To. Już mogę nagrywać. I co tam, Bąkol? Jajeczka świąteczne poświęciłeś? Wszystko? Kiełbaska była w koszyczku? Nie, kiełbaska nie, ale szyneczka była. Ale swojska czy ze sklepu? Nie, no taka pyszniutka była. Nie obycia, kurde, ze krowobicia, ze wszystkiego bicia. Boże, ktoś by mógł pomyśleć, że mam 67 wygranych, ale to koleś, który stoi przede mną. Bo to moja postać jest tutaj. Ja mam 0 wygranych, jestem największym frajerem tej gry chyba. Nie wiem, jak to się dzieje. Wieprzowina. Chicken Invaders. No, zaczyna się nasza przygoda. Ale sobie jabłuszko jem. To jest prawdziwe polskie jabłuszko z polskiego sadu. Dobre. Najpyszniejsze jabłuszko. Widziałem wczoraj wiosnę. Bardzo ładnie wygląda wiosna w Polsce. Piękna ta wiosna nasza. Polskowa. To musi tak być. Niby w ciepłych krajach jest cieplutko, nie mają, wiecie, zimy tamten. Ale też nie mają tego, że to wszystko tak się jakby czyści, wiecie, że te liście odpadają ten i nagle później, a później wszystko wyrasta, jest takie zieloniutkie i czyściutkie. Tego nie mają. Co ty na to, Bąkol? No i Bąkol się nic nie odzywa. No dobra, jestem, zaczyna jestem, się gra. Bo gram, kurde, Hearthstone'a w serce kart. Tak? Ty to mawiasz. Serce kart. A w ogóle co do Biedronki i kas, to podnieśli płacę podobną do 2200 teraz wszyscy zarabiają. Tak? Minimalna. Biedronce. Całkiem nieźle. Moim zdaniem. Ostatnio czytałem na wykopie jakimś kolesiu, co narzekał na firmę jakiś Piotrków Trybunalski czy coś. Jakiś hearing. Jakąś tam składają elektronikę, nie? Dla innych firm. Czy jakieś podzespoły do samochodów innych takich. Tam 2000 osób pracuje, stary, tam jakiś, wiesz, płaca, to śledzie jest chyba po angielsku. Płaca minimalna i jeszcze stary mopping do tego codziennie, nie? Ja pierdziela. Kurde, wszyscy na tą bazę, to jedna baza i tam... Kto to przeżyje? Dobra, no nic, będziemy się z typkami strzelać. Jeden wbiega. Czemu ja zawsze jestem ostatni? Wytłumaczcie mi to. Wytłumaczcie mi to po prostu po polsku. Mi to wytłumaczcie. Zawsze to samo, nie? Pegging, to była firma Pegging. Wiesz? Fajnie, że tu nic nie ma. Biegłem na marne. Zaraz ten koleś wyskoczy z tego budynku i mnie zastrzeli. Uciekam stąd. Nic tu nie ma, daj se spokój, koleś. Biedny, koleś, ciekawe. Daj se spokój, koleś. Nie warto nawet ryzykować życia, żeby tam... O, słyszysz to? Już się strzelają. U mnie w mieście tworzą tam części do silników samochodowych. To, a to u ciebie. Byłem tam na praktykach. To niemiecka firma i każdy Polak po niemiecku gada. What? W Polsce każą gadać w firmie po niemiecku? Może tak być. W takiej firmie, znaczy wiecie co, ja powiem wam tak, jeśli jest się na jakimś tam, wiecie, kierowniczym stanowisku i coś tam, no to może, nie? A co, ludziom każą gadać na hali po niemiecku? Są takie firmy w Polsce na przykład, że się, wiecie, gada po angielsku. Bo firma po pierwsze na przykład bardzo dużo współpracuje z Amerykanami, wiecie, codziennie są konferencje i tak dalej. Się tak gada, nie jest to głupie, przynajmniej sobie można angielski poćwiczyć, nie? Znaczy... Powiem wam, jak są sami Polacy w firmie, to trochę może nawet głupie jest.
Ale jak jest na przykład szef Amerykanin, nie, jakiś tam kierownik czy coś i tak dalej, no to zrozumiałe jest to. CD Projekt Red gadają po angielsku? Nie, no to i co tak po pro... Nie, ja byłem w CD Projekcie, gadali po polsku. Przynajmniej tym krakowskim. Znaczy tam mają dużo też osób z zagranicy pobrali, nie? Ale no to... Nie gadają cały czas, system nie? Polacy do Polaków. Nie? System jest po niemiecku na kompach, no wiecie, no system może być po niemiecku na kompach i tak dalej, nie? Ale raczej nie na hali. Znaczy raczej nie na hali. No nie wyobrażam sobie, że ludzie na hali gadają po niemiecku albo w szatni, albo nie wiem, w kiblu. No, właśnie, szefa z Japonii, można mieć coś tam. No różne są sytuacje, prawda? Jakość obrazu na tym, no jakość fuck. Jaka jakość obrazu? No bo to jest gra krzaczkowa. No, to jest gra z krzakami i strawą. Tutaj, kurwa, wiedziałem, że mnie... Ach, no i takie granie, nie? Człowiek ląduje po 15, po 10 minutach, nie ma żadnej broni i ginie. Mapa Buskada się nazywa, w życiu na niej nie grajcie, nie? Ja gram, bo muszę wam coś pokazywać, ale jak macie wybór, to nie grajcie na Buskadzie. Tylko śmierć i bieda. Na regularu nie chcemy, bo jak wygramy, to będziemy smutni. Wake Island. Hardcore solo. Altis hardcore solo. A, wybijam na to. Nowy Ragnaros w hajsie? Polskie bagno, gdzie znalazłeś? Czekaj, na Hearthstone ujawnili kartę? Zaraz zobaczymy. Na Hearth PWN-ie pewnie, tak? Hearth PWN. Wiesz, nie zabranie im się mówić po polsku, ale angielski jest wymagany, bo różne nacje ludzie tam pracują i ogólnie trzeba gadać po angielsku w grupach. No i no to wiadomo, że jest wymagany. Nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach w firmie takiej jak CD Projekt, która ma biura, bo oni chyba nie mają tylko w Polsce biura swojego. Faktycznie. I w ogóle robią z zagranicznymi firmami różne rzeczy i tak dalej, że ludzie kurde nie umieją po angielsku gadać, nie? Nie umieć po angielsku to można, jak się jest, nie wiem, kurierem, nie wiem, pracuje w urzędzie w Polsce albo ten, no ale w każdej normalnej firmie, która międzynarodowe rzeczy robi, to trzeba umieć po angielsku przynajmniej. Chyba gadać. Trzeba. Nie. To jest tak zwany mus. To jest mus, nie? Dobra, trochę tu posiedzimy, czekamy aż się ludzie zalogują. Musimy sobie pogadać. Nowa karta, Ragnaros Lightlord. Wiesz, wiesz, jest taka karta Ragnaros w Hearthstone, nie? No i co ona robi? To jest taki, kurde, władca płomieni. To jest taki, że on kosztuje 8 i on nie może atakować, ale pod koniec twojej rundy bije w losowego przeciwnika za 8. No. Taki snajper, nie? To no. Jest element losowości, a teraz zrobili nową, że też kosztuje 8, ma statystyki 8-8. Ale z tego co widzę, to on może atakować i pod koniec twojej tury leczy jakąś jednostkę za 8 twoją przyjazną, czyli może być, może być to stronnik, a może być to twoja twarz. No ale ten koleś narzekał na wykopie, że tamta firma, trochę go tam zjechali słusznie, nie, że 3 lata w tej firmie jego rodzice i on się jeszcze, koleś po informatyce, znaczy no po nie wiem co on tam, gdzie on to studiował, tą informatykę, ale po informatyce kurde w Piotrkowie wziął się zatrudnić w takiej firmie, jakąś tam minimalną zarabia i narzekał, nie, tam zjechali, żeby sobie znalazł normalnie robotę w zawodzie. Że wszędzie szukają informatyków i tak dalej, że nawet nie trzeba umieć programować, to cię nauczą. Wystarczy, że tylko chcesz i kumasz coś.
A ty w jakiejś firmie gdzie, i tam narzekał, że im klimatyzację wyłączają i pracują w 60 stopniach. Wariaci małe linie. Czemu ja nie streamuję? Bo za pół godzinki przychodzi rodzinka, wiecie? I dzisiaj dzień z rodzinką. Może pod koniec tam, na wieczór coś się będzie działo. To dzisiaj będzie pewnie streamował do oporu. Nie, właśnie nie wiem, czy będę streamował, bo czy mi się chce? Czy mi się chce, moi drodzy, Ty się streamować? zastanowić, czy ci się chce. Ty, no nie no, nie, ten serwer się tu zbiera. 5 osób jest, 6, 7, no może, dobra, może się uda. Się trochę To szobo. loguje. Czemu jest nowic i ma 0 win i jest amator 0 win, a jestem chyba nowicem w ogóle też. I jeszcze jest scrap 0 wins. Nie czaję, o co chodzi. Jak to jest rozpatrywane, a ja zawsze jestem amatorem Battle Royale. Tam w firmie to szukają technik obróbki skrawania, a nie na hali nieco. Nie wiem, co wy tam piszecie. A on tam nie poszedł dlatego, że kurde jest informatykiem, tylko dlatego, że tam biorą wszystkich bez znaczenia kim są. Takiej firmy. No przecież na hale to nie szukają specjalistów. Tylko ludzi, co mają dwie ręce. Widzisz? Czy będą jakieś draseczkowe opowieści? No Bongol może coś zaraz opowiedz, coś Bongol draseczkowego. Kurde, chyba przegram walkę w HS-a teraz. To jest draseczkowa opowieść. Uczą cię tam zawodu, masz normalnie, masz zajęcia jak w szkole, a to ciekawe. Ale to co się tam robi, że tam aż się trzeba uczyć tego, jak w szkole? Od kilku dni plecy bolą, wiesz, za dużo chyba tego Tak. siedzenia. Muszę, Może kurde. masz niewygodny fotel. No, może go, kurde, zwrócę. Ale wiesz co, może to jest faktycznie, może nie, że niewygodny, tylko Źle kwestia dobrany, nawet może za niski jakiś masz. ustawienia oparcia odpowiedniego kątu, wiesz? Może No. zbyt pionowo go mam. Nie wiem, czy fotel powinien być tak na przykład mega pionowo. Tak powinien trochę być pochylony jednak do tyłu. Kurde, muszę jakiś poradnik znaleźć, No, u wiesz? nas w Gliwicach jest dużo firm na strefie. No i wiecie, są różne, lepsze, gorsze. Takie bardziej wyspecjalizowane, a czasem takie montownie jakieś, znaczy montownie, właśnie nie ma w sumie montowni. Tak mi się wydaje za bardzo, chociaż nie, no są jakieś tam siłowniki robią czy coś. No ale nie Ej, takie, że wiesz, telewizory składają, nie, wiadomo. ludzie chcą. Jakieś wycieraczki, nie, wycieraczki to chyba w Czechowicach robili, wycieraczki, pamiętam, do samochodów. Wiesz, co by Szyszunia chciała, nie? Żeby było. Wiem. No serwer, patrzcie jak się serwer zapełnił, Zrób to wszyscy dla są... Szyszuni, no. Nie chcę. Taką masz fajną wickę, kurde, moderatorkę. A ty co? Ja na strefie praktyki miałem, wiecie, Autorobot Strefa się firma nazywa, Gliwice. Oni robią linie produkcyjne, na przykład samochodów. Wiecie, to robią te maszyny, które składają później te samochody do kupy. Sami tego od zera nie projektują, chociaż trochę też. Chociaż trochę też przeprojektowują, tak mi się wydaje, że od zera chyba autorobot nie projektował. Oni dostają linię gdzieś tam od Włochów na przykład i muszą ją trochę przerobić, nie? Widziałem, że ja najpierw byłem tydzień w biurze technologicznym. W biurze technologicznym wykonawcze rysunki przygotowują, znaczy przygotowują, wiecie, drukują, tam sprawdzają, czy wszystko się zgadza.
czasy określają i to dają na halę później, nie? Zróbcie taką kosteczkę tutaj, nagwintujcie tu coś tam, tu otwór, tu dziurka, to później tak poskładajcie. I obok było też biuro projektowe i w biurze projektowym, ale nie widziałem, żeby projektowali jakieś grube rzeczy, raczej projektowali na przykład jakąś platformę taką, żeby, nie wiem, wejść nad maszynę, nie wiem, jakieś schodki, na, wiecie, jakby takie bardziej rzeczy, nie same maszyny, ale takie wokoło tych maszyn, typu... Nie samą maszyną żyje człowiek? Czyli platformę, żeby nad tą maszynę wejść, nie wiem, jakiś nadzór, czy tam przejście, mostek, kładkę, wiecie, tego typu rzeczy, nie? Żeby na tej hali to dało się chodzić później, jak się to wszystko porozkłada. Nie wiem, jak jest teraz, co oni tam projektują dokładnie, ale mówię, tam były trzy stanowiska czy coś, no raczej takiej linii by nie w trzy czy cztery osoby by nie zaprojektowali od zera. No, tak czy siak, no i była hala i na hali były maszyny różne i tam jakby wykonywali te elementy. Wiadomo, pewnie dużo też w kooperacji robili, no i później składali, montowali te rzeczy, które później będą, znaczy te maszyny, które będą później składać na przykład samochody na linii. Najlepsze były rysunki linii produkcyjnej, takie wiecie, takie wydrukowane na A0 na przykład, czy nie wiem jaki tam jest duży rozmiar i jeszcze tak posklejane w bok na całej ścianie, wiecie, bo ta linia taka długa, więc ten rysunek taki szeroki strasznie. No. Już mieli wszystkie elementy poskładane, tam pomierzone i tak dalej, no to jechało do miejsca, gdzie ma być złożone i oni też składali, z tego co wiem, jeździli i się cieszyli, bo mówili, że jak jadą tam gdzieś składać, nie wiem, do Czech na przykład czy coś, to mają delegacje i tak dalej, a zadowoleni byli tam pracownicy. No. No a ja tam, wiecie co ja tam robiłem. Ticket paladyn to takie gówno, przepraszam. To była praktyka na drugim roku, no to co ja, najpierw drukowałem im rysunki, coś tam składałem, te teczki, żeby to przygotować na halę, takie mi dali roboty. Gdzieś tam trochę siedziałem z technologiem i tłumaczył, jak oni te czasy określają. I on tam, no ile byś dał na zrobienie tej kostki? Ja mówię, no nie wiem, tak kurde. No tak, z godzinę, a tym co godzinę wynieśliby cię na widłach z tej hali, tam 9 godzin wpisał, nie? Ja nie wiedziałem, że się 9 godzin taką kosteczkę tam frezuje, czy co oni z nią tam robili. No a później byłem na hali, no to o, tu takiego mają studencika jednego, nie? No to co taki studencik może robić, jak nic nie umie? A to masz, idź otwory sprawdzić, znaczy nagwintuj, znaczy te gwinty z malowania wyczyść, żeby, wiecie, żeby się śruby dobrze wkręcały. Masz śrubę, masz gwintownicę, i szczotkę, i jedziesz, nie? No to tam jechałem, segwintowałem te otwory. Albo... Co tam jeszcze mi dali do roboty? A, trzeba było poprawki, na przykład były już elementy tam gdzieś, wiecie, pomierzone do wysyłki, no ale były gdzieś tam obstukana farba była. No to masz tu pędzelek ten, polataj, poprawiaj to. Tego typu rzeczy ja tam robiłem na hali. To 5 dni było, nie? Więc, wiecie. Taki robotnik hali... z ciebie? No, na hali było o wiele fajniej, bo szybko czas leciał, nie? Jak się tam coś robi, to szybko czas leci. A w biurze, wiecie, to tak się dłużyło. Pracuję właśnie w strefie w japońskiej firmie, nie narzekam, ale na studia muszę się wybrać, żeby nie zarabiać 2,5 tysiąca całe życie. Co myślisz o mechanice? No, mechanika i budowa maszyn to jest dobry kierunek. Idziesz na mechanikę i budowę maszyn, później jesteś technologiem, nie? Zależy w jakim tam zakresie możesz być. A technologów szukają, po prostu technologów. Mechanika? Oni jest, już macie skończoną politechnikę, mechanikę i budowę maszyn i wszędzie dostaniecie jako technolog, bo dużo firm szuka. Czyli, dobrze, czyli dobrze, inżynier, który w sumie... Wiesz? Co? Automatyka jest bardzo dobra, ale to jest akurat bardziej z informatyką związane niż ten... No. Czy zerowałem kiedyś gwint? No nie. To raczej nie, ale pił z gwinta kiedyś są, wiecie? No, muszę wam powiedzieć, piłem. Widziałem to. Ej, no startuje ten serwer czy nie startuje? Przecież tych ludzi tu już jest mi... Oj, chyba się właśnie zaczyna gra. O, czułem właśnie to, że się zaczyna. Technolog robót wytoczeniowych w zawodówce. Też dobre. Ja pierdzielę, jak ciemno, nic nie widzę. Fuck, nocna mapa. Dopiero teraz się skapnąłem. W dupie. O, jest jakieś miasto. To jest nasz cel.
na przygodę najbliższą. To jest nasza przygoda, to jest to. Ja skończyłem geodezję i mimo dobrej pracy z dobrymi zarobkami zaczynam myśleć o czymś innym, bo boję się o przyszłość. Ale co? Że GPS się zastąpi? Czy co? Mój tata zawsze mówił, idź, zostań geodetą, bo geodeci zawsze od mojego taty tyle kasy zawsze brali będziesz za wszystko. Zawsze będziesz, kurde... Mówi, geodetą zostaniesz, ale super nawet praca i dobre zarobki, nie? No to jest, wiesz, geodeta to jest taki jakby trochę jak prawnik, trochę jak taki, wiecie, notariusz. Od niego zależy, taki notariusz. Czy będzie tu stało co, czy nie będzie stało co. Czyli wiecie, trochę takie, no, że na przykład nie zaczniesz być geodetą, to nie możesz sobie własnego biura, musisz tam, ja to jakoś tak dziwnie jest, że musisz być u jakiegoś geodety innego, tamten, nie? Zaufanie publiczne. I tak dalej. Nie ma to tamto. Na byciu geodetą. Kto pierwszy znajdzie noktowizor, będzie mistrzem tej mapy. O, flashlight. Nigdy nie używam latarki jeszcze chyba. Ja pierdolę, jaka noc. Najgorsze jest to, że ja tu wchodzę, nie? Coś szukam i tu nic nie ma, nie? I nie ma broni. Znaczy, może jest, tylko jej nie widzę. O, oni się już tu strzelają. Słyszycie, nie? Ja pierdzielę. Nic po prostu, nic, zero. Rzuciłem światełko. Coś nam pomoże to światełko. O, jest, mamy broń. To jest chyba M4, co to jest? O Boże, najgorsza broń jaka może być, że damy full auto, to może kogoś zabijemy. Co tam? Pracuję w nadzorze budowlanym na dużej budowie i widzę, jak każdemu inspektorowi wchodzą wykonawcy do grupy. Czekaj, bo nie mogę, kurde, doczytać, bo muszę też grać, nie? Getów traktują jak ludzi gorszych, mimo że mamy do powiedzenia więcej niż jeden inspektor. No to powiedz im tam coś, to cię będą szanować, nie? Może im wszystko podbijacie, zalić ten, odbieracie, czy tam, wiecie, o co poproszą, to im, kurde, podpisujecie. To was później tak traktują. Czekajcie, co się stało? No zmontuj tą latarkę i zamontuj MRCO. Kurwa, nie z tymi drzwiami wylazłem, frontem. Przecież tu mnie zastrzelą zaraz. Wiecie co, lepiej nie zapalam tej latarki. Kusząca ona jest. O, jest noktowizor. Na czacie wrzuciłem, kurde, stary. Nawet nie wiedziałem, że tak jebany. Ludzie tam wrzucają. Czekaj, sorry. Takie rzeczy. Fuck, ale mi koleś przestraszył. Co on tam w ogóle robił na tej górze? Broń miał słabą i dlatego zginął.
Noctowizor weźmiemy, żeby przypadkiem ktoś go nie zlutował. Wiecie, chyba wiem, co on robił na tej górze. Nic nie widać w tym noktu, jak się strzela. A co najmniej jest to słabe. Nie, no takich kanałów jest bardzo dużo, które tutaj wysłałem. Akurat wysłałem, bo mi jeden z widzów na grupie wysłał, że jestem znowu gdzieś tam w jakimś tym funny moment z Hearthstone'a. Ale dużo jest tych kanałów. Wiecie, dlaczego ludzie robią te kanały? Mimo, że Trolden ma wiedzie prym? Tak, bo dużo ludzi to ogląda. Bo akurat Hearthstone jest takim... Może w LOLu, kurwa, takie... myślałem, że za murem jest. Ja pierdolę, no nie wierzę. Ach, dobra, a słyszałem, idę. Jak do mnie podbiegał. Sorry, Bąko. Nie, to moja wina, przepraszam cię bardzo. Nie, ja jestem frajerem. Ja myślałem, że on jest za murem i zamiast się od razu... Chciałem cię przeprosić. Wstawię smutną buźkę. Nie, bo kurde, dobrze było. Kurde, nienawidzę lista tego. Lista Barabasza. Lista patrz, Barabasza. Patrz, co ja robię z listą Barabasza. O, czekaj, bo nie wiem, czy zbanowałem typa dobrego, czy od geodezji. Nie, czekaj, o, nie fuck. Jest lista Barabasza. Boże, no to listę Barabasza, myślałem, że znów spamują jakimiś nickami i dałem bany typom. Dobra, odbanowałem ich chyba. No nawet nie mogę, ale nie, sorry, tak nawet wyglądało. Mi się nie chciało tego czytać, jak powiedziałeś listę Barabasza. Produkowali, stary, produkowali. Altis Hardcore Solo, dobra, wbijam, może w dzień. Nie no, moja wina, ale trochę szkoda, nie? Skąd ten typ się tam w ogóle tak... Miałem szansę, żeby się obrócić, bo słyszałem go dokładnie w słuchawce, że biegnie. I szczerze powiedziawszy, słyszałem go po mojej stronie, ale nie byłem w stanie w to uwierzyć, że on będzie po mojej stronie muru, nie? Po prostu mówię, nie no, niemożliwe, że po mojej stronie muru. Tam jest budynek, wiecie, ten mur tak... Kto by tam biegł w ogóle wzdłuż tego muru? I się w ogóle nie jakby nie sumowało mi się to. Było dla mnie nielogiczne, no i zginąłem. A czy moje zagrania będą w Funny Moments? Kiedy moje zagrania będą w Funny Moments? Powiedzcie mi. Ja myślę, że po prostu trzeba by było całe twoje archiwum live wrzucić jako Funny Moments. Myślisz? Co tam na czacie? No i teraz, raz jak ja nie żyję, to nic nie piszecie. A co do geodezji, do której cię tata namawiał, to już w ogóle nieopłacalne jest. Znam ludzi z branży, pracują po 10 lat za 1500 miesięcznie, tak? Mówicie? A, to dobrze, że nie poszedłem na geodezję. I tak nie bym w sumie nie pracował w zawodzie, bym se streamował, ale wiecie, o co chodzi. Czy byłem kiedyś w Nowej Zelandii? Nie, ale Rafał właśnie poleciał do Nowej Zelandii, więc może go odwiedzę. Barabasz. Więc może go odwiedzę, bo ma być tam co najmniej przez pół roku. Więc jak się tam osiedli, powie już co tam jest. Oj, chcę jakiś road tripa robić, to by pasowało. Chcę kupić samochód i robić road tripa, więc ja bym się chciał wybrać do Nowej Zelandii na road tripa. Będzie namiot, samochód. Ej, a chciałbym... jest jakaś strona? Nie. Mhm. Jest jakaś strona, mój drogi kolego, na której są jakieś statystyki z YouTube. Jakie? No nie, no jest jakaś taka, po prostu żeby porównać, wiesz, tam ilość subskrypcji w tym miesiącu, Junka, coś tam, czy coś ktoś tam. Mnie oblał? Nie, nie, wiesz co, bo ja z domu nie wyszedłem jeszcze, ale może się przejdę gdzieś tam do siostry, może się przejadę ją oblać. No, to mi pewnie syn obleje, bo pewnie będzie latał z pistoletem. No, jest pełno stron, co statystyki. YouTube Stats se daj. I będziesz miał stronę z YouTube'owymi statystykami. Czy ja za słupka 2,5 czy 3,5? Czego, dolara? No chyba kurde stary, weź nie.
Nawet $2 się nie dostaje. Nie przeraża cię mi, że jak skończysz zarabiać na streamowaniu, Czemuś sobie będziesz, wrzucił. to nie będziesz miał co wpisać w CV i ciężko ci będzie znaleźć. Nie, nie przeraża mnie. Nie przeraża mnie ta myśl. Kurde, wy tam myślicie. Najbardziej to przeraża osoby, które w życiu się z pracą nie zetknęły. No. Najbardziej to przeraża te osoby, które jeszcze dopiero przed nimi są jakieś wybory. Zacznijcie cokolwiek robić, to zobaczycie dopiero, co to jest przerażenie. Słuchajcie, no. My wpiszemy, bo to tak, generalnie to działa tak. My jesteśmy po wyższej szkole streamowania i zarządzania YouTube'em imienia Remigiusza Maciaszka. I generalnie to można wpisać podobno. Co jest bardziej opłacalne, YouTube czy Twitch? YouTube. Jasne, że YouTube YouTube. Pewniejszy jest, pewniejszy. O, pewniejszy i bardziej opłacalny. Na Twitchu po prostu dzieją się takie rzeczy dziwne, że dzisiaj są puszcza reklamy i faktycznie no zarobi, właśnie, tak? Jednego dnia a możecie jutro, a puścić nie, tej reklamy i reklamy nie zarobić, będzie. a następnego dnia może się Twitch zepsuć, tak jak w zeszłym tygodniu i w ogóle Nie nie będziesz bierze, mógł wy streamujecie streamować, i nie albo dajecie będziesz sobie. streamował i w ogóle ludzie Nie tego nie mówiąc o tym, widzą. że wcale się dużo na tym nie zarabia jakoś tak specjalnie, więc... Ja tam wolę YouTube'a. Aster ma fajną robotę. No z jednej strony fajna, a z drugiej to jest chyba jego życie całe. Wygląda na zadowolonego, nie? Widzicie snapy Tak. tastera? Widzicie snapy tastera? Bo to Te jest... wielkanocne, jak się kręci na głowie? Nie, muszę zobaczyć. Idę Stary, fejdę takie sobie na snapy fejsa. i tam chyba jego brat, ja nie wiem, czy to był jego brat. Ten, jego brat, że on tam, wiesz, pokazany, jak się kręci na głowie i nagle taka twarz na cały ekran. Wow! Wiesz, jakieś takie tego typu rzeczy. Albo jak tam mamę troluje i babcię. Tu, no niech ten serwer ruszy, bo my tu czekamy. Bo my tu czekamy na przygodę. A hitbox to w ogóle dla mnie nie jest pewny. Po prostu jest za mały. Jest za mały. Jest akurat tak mały, że może upaść w każdej chwili. I tyle. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Gdzie pracował Bąkol, Szoszoba? A co się mnie pyta? Się Bąkola się pytajcie. Może nawet gdzieś pracuje. Skąd ja mam to wiedzieć? Duo. Daniel Magical i Soushibo. No, duo w co ciekawe. Ale czekaj, co to było ostatnio, że do ciebie Daniel wysłał widzów? I poszli Nie, on sobie, coś nie? rajda zrobili, no. Robił Daniel rajda. O kurde, jaki ja mam shot, ludzie, ja wam to muszę pokazać, co Magical odwalił. Czekaj, na bo live'ie. To jest najlepsze, a jak z podatkami? Masz firmę założoną i wszystkie ze streama suby reklamy idą na firmę i odliczasz z tego podatek? Nie, kurde. Tak. Mam firmę założoną, a wszystko idzie bokiem. Idzie Bo bokiem na założyłem prywatne firmę po konto. To, założyłem firmę po to, żeby tylko ZUS płacić i oszukiwać urząd skarbowy, tak? No żeby ludzie, mieć no lekarza. Myślcie, kurde. Głupie pytania. Co chciał mieć lekarza, to nie. Sobie firmę założył. Nie rozumiem w ogóle pytania. Teraz mam myślę linka, spokojnie. Dobra, skaczemy. Są rzeczy, które was w życiu nie ominą. Jedną z tych rzeczy są podatki. Lecimy. Gdzie my jesteśmy w ogóle, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
Ej, a powiedzcie mi. Powiedzcie mi, bo jest taki jeden gość, taki ten co z psem się, on jest jakiś chory na głowę. Nitrodal. Chyba. Nie, ja widziałem jego streamy. On jest zupełnie jakiś taki normalny się wydaje, tylko właśnie nie wiem po co temu psu ten pysk lizał, ale pomyślałem, że może go ale pochali. To, że na przykład matka mówi, że to coś tam to jest. Co matka on mówi? Takie rzeczy robi, stary, on tam rozwala jakieś, wali w ściany. Tak? A to nie wiem, to nie widziałem jak wali w ścianę. Widziałem tylko tego psa, później wbijam do niego na stream i całkiem normalnie streamował zupełnie. No to czasem się komuś zdarza, nie, że coś tam zrobi. Polecam ten shot Daniela, wysłałem wam na ta... Wiesz co, ja współczuję trochę właścicielowi tego mieszkania. Bo tam mieszkanie pewnie było fajne, a Daniel już je po swojemu przerobi. Naprawdę ktoś do mnie strzela, no i po co? Kurwa, trafił mnie nawet raz. I nie rozumiem, kurwa, zjebie ty. No i mnie zastrzelił, mister zjeb. Dobra, wychodzę. Po to czekałem, żeby się... nienawidzę tej gry po prostu. Po to czekałem, żeby zlecieć na tym spadochronie i dostać w plecy od jakiegoś ciula, który wyskakuje z budynku i zaczyna strzelać do pierwszego typa, którego widzi, nie? Pół kilometra dalej. Całą sobie amunicję pewnie wystrzałem. Mam nadzieję, że go zabiją zaraz. Dobra. Aha, nie działa, bo przeciążyło serwer, na którym to jest. Wszyscy kliknęli teraz naraz. Ale co jest na którym serwerze? No, ja dałem taki shot Daniela, tam taki krótki, nie? Siedzi no. Taki chory, podpity. A to jaki? To chyba te strony od shotów to są jakieś ogarnięte? Nie, tak, tylko że jest taka strona, zrobili polską, shotujto.pl i na tym ludzie wrzucają po prostu... To jest w sumie fajna inicjatywa, że jak są shoty, to ludzie na to wrzucają, żeby to się gdzieś nie zatraciło. A raz na tydzień jest taki na YouTubie kanał i po prostu on takie najciekawsze, najśmieszniejsze zlepki polskich i zagranicznych streamerów wrzuca, nie? No dobry pomysł na biznes, nawet se na tej stronie zarobi ktoś. Jak to dobrze zmonetyzuje później. No tak to jest, no nie wiem, ja może też bym się skusił na zabicie jakiegoś nuba, jakbym wyskoczył z budynku akurat, ale... Nie wiem, czy na takim polu bym chciał to robić. Najciekawsze szoty i na 10 odcinków z 99% lola, no to też w sumie trochę średnie. No a tak to macie, no. Ale tam, musicie no wrzucać ja lepsze rozumiem, szoty. To musicie szoty, kurde, jak to co się u Soła dzieje, kurde, przecież jak w armii są jakieś... Wy robicie szocik, wrzucacie na leszczyki, a możecie też jeszcze wrzucić tam, żeby pokazać fajny kontent w Polsce, a nie tylko, że ktoś... O, patrz co zrobiłem! Patrz co zrobiłem! Dwóch w dżungli zabiłem! Wiecie, no... Kurde, no... Fajnie, fajnie. Kurde, i kolejny serwer, kolejne czekanie, nie? Jak ja mam tą grę kiedyś wygrać? Powiedzcie mi, jak ja mam ją wygrać? O, tylko shorty u Soushibo musiałoby być, kurde. No to wiecie, bo powiem, ja wam powiem szczerze. To się rozleniwił, mi się wydaje. Ale ja nie robiłem tych shortów. Ja robiłem shorty do któregoś tam shorta. Później miałem osobę, która je robiła. Wszystkie pieniądze, które zarobiły te shorty, ona dostawała. Na YouTubie, czyli prawie nic, bo to wiadomo, że na YouTubie to... Z takiego filmu shortowego, co na 10 tysięcy wyświetleń, to się za dużo nie zarobi. No. Ale niestety ta osoba stwierdziła w pewnym momencie, że już jej się nie chce chyba. Bo to jest dużo roboty jednak, nie? No i tyle. Moi drodzy, i tak to wygląda. Nie. Ej, Junka zjadła nasze jajka. Zagraj z kimś? Nie mogę zagrać z kimś na serwerze hardcore solo, bo on się nazywa solo, nie bez powodu. Moi drodzy, czuję się zobowiązany, żeby wam przypomnieć, bo to jest naprawdę w moich zobowiązaniach. Już zjadłam wasze jajka, Junka. Że jak ktoś jest fanem prawilnych gier, starych FPS-ów, typu Call of Duty i oczywiście Medal of Honor, to jest Medal of Honor na Origin za darmo, Pacific Assault. Tutaj jest link. Tylko wyłącznie trzeba na Originie sobie kliknąć, żeby dodać do waszego tego konta. No to stare i nie musicie chyba, go. Nie?
A to no tak. Medal of Honor, a jak teraz, super jak to dzisiaj dodasz, kampanię. Jak to, no, no, ale w ogóle to są te takie kurde najlepsze. Najlepsze gry. Czy ja oglądałem kiedyś stream Innet Coxów? Znaczy no ja tam czasem zaglądam co się tam dzieje, ale nigdy nie oglądałem dłużej niż minuty, nie? Bo jakby nie interesuje. No nie w większości w kamerce, zresztą ja mało w ogóle streamów, czasem tylko do Bonkola se zajrzę co tam, czy do Kasi. Wiecie, a tak to nie siedzę na streamach jakiś, tam wolę coś puścić na, nie wiem, film dokumentalny, serial czy cokolwiek. Raczej streamów nie oglądam w ogóle, nie, więc ciężko by było u kogoś dłużej posiedzieć. Tak to jest. Sześćdziesiąt sekund i zaczynamy. No jak teraz kurde coś nie ugram, to się zdenerwuję naprawdę. Jakie seriale? Wczoraj sobie Wikingów oglądałem, dwa odcinki zaległe. I oni już ja tam będę... płyną. Zresztą co ja mam, będę spoilerował. Bim, aniołem. Supernaturala oglądam, Shameless oglądam, Grę o Tron. Takie lightowe seriale. Ej, so, czy my się umawiamy, zważywszy na to, że już się wiosna zaczyna, czy my się umawiamy na jakiś, kurde, super, super grill wiosenny? Czy otwieramy sezon grillowania, powiedz trzeba mi? Trzeba było otworzyć sezon grillowania, by było, ale co, nie? W dwójkę? To tak słabo. Nie, niech się jeszcze tak z tydzień, niech się jeszcze cieplej zrobi. Nie, no, Mikołaj na pewno by był chętny, bo teraz z nim rozmawiam, że się... Ale to gdzie u ciebie? No gdzieś u nas, gdziekolwiek. Nie, chyba, że masz działeczkę. U mnie, to wiesz, na działeczce... Można. U mojego brata na działeczce można. Kurde, no można. Znaczy no ja nie mam niestety działki. Chyba, że Mikołaj coś. Zobaczymy potem. No ja Mikołaj taki kurde górnik, on musi mieć działkę przecież kopalnianą. Każdy ma kurde podziadki, każdy ma działkę kopalnianą. Ogródki działkowe, kurcze. Co w mieszkaniu? Kiedyś robili w Danii topienie marzanne, to było super. O, Brother in Arms, no jasne, że to dobra gra była. Tu jest wieża, chyba to nie ta wieża, a nie jest, wygenerowała się, no jest przyśle. Dobra. Postarajmy się na nią dolecieć, chociaż nie wiem, czy to się tak da. Pewnie już 20 innych spadochronów tu leci. Albo ja wyląduję, a przede mną wyląduje zaraz inny koleś, nie? No zawsze tak jest po prostu, zawsze. Ten aktor, który gra Ragnara w Wikingach, będzie Lotarem w jakimś Warcraftcie. Znaczy tak, będzie, tak. Czy jest, bo ten Warcraft to już jest chyba gotowy film. Warcraft to już... Znaczy tam jest kwestia taka, że pewnie coś tam w montażu jeszcze zmieniają, no, efekty co, i tak znaczy, dalej. Co mieli nagrać, to pewnie nagrali w miesiąc sceny. Oczywiście, teraz, to już... Bo tam już 90% nic. Chyba jest, wiesz, efektów. No, tylko ja się... Znaczy tak, ja na pewno pójdę w premierę, tylko problem polega na tym, moi drodzy, że oczywiście każdy fan, czy przynajmniej osoba, która gdzieś tam się zetknęła z jakąś grą Blizzarda, to pójdzie z ciekawości. To już nie chodzi o samej sympatii do tytułu, tylko z ciekawości, co to zrobili, nie? Problem polega na tym, że to niestety nie będzie taki film, jak są oczywiście robione te zajebiste cinematiki. Jakby taki był film. Ale przecież te cinematiki, znaczy ten film, widać już są te... Widać... Znaczy były no trailery to... i tak dalej i to nie wygląda za dobrze to CGI moim zdaniem. No jest takie połączenie, wygląda brzydko. Wiesz, to jest takie widać, połączenie, że to jest ten... znaczy oni uderzają, ja nie wiem czy to nie ten reżyser Władcy Pierścieni to robi, tak? Czy dobrze mówię, czy nie? Nie wiem. Może mnie ktoś tam pokierować, w sensie boję się, że niektóre takie ujęcia, tak jak na trailerze ja to widziałem, aż biły w oczy, że jest to tak nienaturalne, że na przykład stoją na takim... Znaczy wiesz co, na trailerach czasem tak nie mają jeszcze wszystkich tekstur porobionych i wiesz... No, i... chyba że wiesz, goniło jest to, żeby to faktycznie coś wypuścić. No, spadamy z tym, bo na tej wieży to na pewno nie ma po co siedzieć.
To jest przystojniaki. Cześć, czy to ty, Mati, czy to twój piękny, patrzcie jak ja w ogóle jest, patrzcie, patrzcie. Kawałej osobie. Mateuszku! Mateuszku, powiedz mi, czy ty widziałeś moje postępy w arenie? Jestem powiem coraz ci, lepszym że... graczem, wyczuwam to. Że ostatnio niestety nie miałem kiedy oglądać, ale na pewno obejrzę jeszcze nie raz. Po kafleta, kurde, czemu cię tak witają brzydko? No bo powiedz, mam fleciste na sobie. Powiedz mi, czy ty już dzisiaj jakieś jajko wciągnąłeś, czy dopiero będziesz wciągał? Ja dopiero wciągnąłem dwa szlugi i piję kawę. A ja mam inne pytanie. Czy te zawody azjatyckie się już skończyły, czy to jeszcze trwa? Na szczęście się już skończyły. O, i kto wygrał? Muszę przyznać, że... Jahoni. O Boże, to kurde, jakiś skośnoki, tak? Ja tak kibicowałem temu, tak. Jak on się nazywał, Naviemu, kurde. Ja też, ja tam Osi, Navi, Navi. Ale powiem ci, Mati, że on coś tam streamuje ponoć, ale on nie ma dużo widzów. I mi się wydaje, że poprzez takie ten, on strasznie dużo ludzi o nim usłyszy i będą oglądać, bo on tam to jakieś dziwne miał zachowania, takie bardzo energiczne, nie specyficzne bardzo i też ludzie pewnie no, to polubili, tak nie? Tak na pewno dużo, jest. Ja idę, ja on tam już. Teraz po parę tysięcy wybiło się po tym, jak na jakichś turniejach coś tam robiło. Coś tam jakiś turniej wygrało. No bo powiem ci... Najlepszym przykładem jest Amaz, który wybił się na tym, że pokonał tego StarCrafta, jak mu tam było na A. A nie wiem właśnie. Tego, co wygrał pierwsze te mistrzostwa w Hearthstone, co było 8 osób, tam był Creep, ta panienka. Hafu? Czy ta Eloise? Nie, hafu. To były pierwsze mistrzostwa jeszcze chyba w trakcie bety i tam było 8 osób i wygrał je typ, który komentatorem StarCrafta jest, jakoś na A się nazywa. Tak? Nie pamiętam. Aster. Tak. Nie Aster. Jak mu kurde było chwilę. A to może też trzeba wpisać frazę jakąś, nie? Że Amaz. Dobra, mniejsza z tym jak on się nazywał. Może ktoś na czas nie napisze. Właśnie, Artosis. Artosis, ale on jest komentatorem StarCrafta przecież. No, a na początku grał w Hearthstone'a trochę. Nie wiem jak dużo. Znaczy na początku grał, na początku Hearthstone'a, bo on StarCrafta to komentował już dawno. Hearthstone'a, bo tak to od tam, nie wiem, 10 lat chyba tego StarCrafta skomentuje. No może od 10 to przesadziłem, ale od dawna. W każdym razie ten Amaz wybił się w ten sposób, że wygrał z Artosisem na jego streamie ze 3 razy z nim, grając Priestem. I wszyscy zaczęli spamować, żeby Amaz zaczął streamować. W końcu zaczął streamować i w ten sposób dobił do 20 tysięcy widzów na streamie, nie? No dobrze, ale Artosis czy z racji tego, że on streamował, czy on miał bardzo dużą oglądalność wtedy, jak był na hype? Tak, on miał, on był w topce wtedy, jak streamował. Bo dziś to StarCraft chyba nawet nie jest na pierwszej stronie, nie? No nie, StarCraft raczej. Kurde. Nie dominuje Twitcha w tym momencie. Jakie są te zagraniczne? Kurwa mać! No przepraszam, to, pierdolę. Pierdolę tego Battle Royale'a. Nic się w tym nie da. Jak się nazywają te azjatyckie platformy, co...